Na Śląsku obrzędowość jest bardzo bogata i różnorodna. Tu zachowały się stare wierzenia i zwyczaje, których nie spotykamy w innych częściach Polski. To zwyczajowe bogactwo jest widoczne również na terenie powiatu gliwickiego. To tu organizowane są babskie cąbry, wodzenie niedźwiedzia, wielkanocne procesje konne, czy też palenie ognisk w Wielkim Tygodniu, zwane faklami. Na tej zabawie mężczyzn nie spotkamy. Na babskim cąbrze, który odbywa się na zakończenie karnawału, bawią się wyłącznie kobiety. Tytułowy cąber to słomiana kukła wyobrażająca mężczyznę. Ten zwyczaj kiedyś popularny był na prawie całym Górnym Śląsku. W podgliwickich wsiach od wieków wesoło i hucznie obchodzono ostatnie dni przed Wielkim Postem. Zwano je ostatkami lub zapustami. Jednym z najdawniejszych i najbardziej popularnych do dziś zwyczajów zapustnych jest wodzenie niedźwiedzia. Niedźwiedzia, który symbolizuje wszelkie zło, jakie spotyka człowieka, prowadzi przez wieś barwny korowód przebierańców w asyście muzykantów. Gospodarze domostw, do których pochód zawita, muszą wykupić się od nieszczęść pieniędzmi, alkoholem lub słodyczami. Panie Terese! Tak w Łączy, w gminie Rudziniec, żegna się zimę i wita wiosnę. Symbolem tej odchodzącej pory roku jest marzanna, słomiana kukła ubrana w dziewczęcy strój, często ludowy. Umieszczona na wysokim kiju, wśród śpiewów i okrzyków radości, niesiona jest nad najbliższą rzekę, gdzie wrzuca się ją do wody, aby wraz z odchodzącą zimą odpłynęła na północ, do morza. Tam, gdzie nie ma rzeki, marzannę trzeba spalić. Marzanno, marzanno, ty zimowa panno, ciebie pożegnamy wiosnę. W Wielki Czwartek niebo nad stanicą w gminie Pilchowice rozświetlają wielkie płonące ogniska. To właśnie tu odbywają się fakle. Obrzęd, który można zobaczyć w niewielu miejscach w Polsce. Mieszkańcy wsi z faklami wychodzą w pole, by wskazać Jezusowi drogę. W ten sposób chcą upamiętnić poszukiwanie Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przez Judasza i Żydów, którzy przyszli tam właśnie z płonącymi pochodniami. Mogą być drapane, malowane, wyklejane, a nawet szlifowane. To kroszonki, czyli pięknie zdobione wielkanocne jajka. Ich przygotowywanie to jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych, która sięga w Polsce początków XIII wieku. Zwyczaj zdobienia jajek, tak bardzo rodzinny, kultywowany w zaciszu domowym, został rozpowszechniony przez Muzeum w Gliwicach, gdzie od wielu lat organizowany jest konkurs na najpiękniejsze górnośląskie kroszonki. Szukanie zajączka to zwyczaj obdarowywania dzieci w święta wielkanocne słodyczami i innymi upominkami. Tradycja ta pochodzi z Niemiec. Koszyczki z niespodziankami od zajączka, z kolorowymi jajami, łakociami i drobnymi prezentami dorośli ukrywają w ogrodzie lub domu. Po śniadaniu wielkanocnym dzieci wybierają się na poszukiwanie prezentów, które pozostawił dla nich zajączek. To niezwykły widok. Kilkudziesięciu jeźdźców z modlitwą na ustach i wieńcami z mirtu lub bukszpanu na piersi przemierza ulice i pola. Wielkanocna procesja konna w Ostropie odbywa się co najmniej od połowy wieku XVII. W pola wyjeżdżano, aby się w roku darzyło, a ziemia dawała obfite plony. Wielkanoc to okres bardzo bogaty w zwyczaje. Szczególną rolę odgrywały gałązki wierzbowe, które święcimy w Niedzielę Palmową. Przyniesione z kościoła gałązki opalano nad poświęconym ogniem. Następnie z gałązek tych robiono krzyżyki, które wkładano w skiby ziemi w rogach pola lub co 10 metrów wzdłuż jego granic. Miały one chronić przed gradobiciem i burzami oraz powodować obfitość urodzaju. Walentynki, czyli święto zakochanych, w Polsce obchodzone jest od niedawna. Tymczasem nie wszyscy wiedzą, że mamy własne święto miłości. I to z bardzo długą, bo sięgającą czasów pogańskich, historią. To Noc Świętojańska, która przypada na czas letniego przesilenia. Na tę radosną uroczystość co roku czeka cała wieś. Żniwa, będące podsumowaniem całorocznej pracy rolnika, są niezwykle ważnym wydarzeniem. A nieodłącznie związane z nimi są dożynki. Tym górniczym
Górniczym hymnem rozpoczyna się każda karczma piwna. Bez tego tradycyjnego spotkania górników trudno wyobrazić sobie barburkę. Karczmy organizowane są od co najmniej 200 lat. Zawsze z tym samym rytuałem, scenariuszem, porządkiem i rygorem, których przestrzegać muszą wszyscy, bez wyjątku. W karczmie uczestniczą wyłącznie mężczyźni. Roczek, czyli pierwsze urodziny dziecka, na Śląsku obchodzone są w sposób szczególny. Uroczystość odbywa się przeważnie w niedzielę przypadającą po pierwszej rocznicy urodzin. Nigdy przed, gdyż mogłoby to sprowadzić na dziecko nieszczęście. W wielu miejscowościach powiatu gliwickiego nie ma wesela bez polterabend. Im więcej szklanych, fajansowych i porcelanowych naczyń zostanie stłuczonych na podwórku przyszłej panny młodej, tym większe szczęście będzie sprzyjało młodej parze. Kto w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwiedzi parafię pod wezwaniem świętego Mikołaja w Wilczy, będzie miał okazję zobaczyć zwyczaj sypania owsa. Tego dnia rolnicy święcą ziarna wiosennego zboża, które zasieją na polach, kiedy tylko stopnieje śnieg. Być może teraz trudno to sobie wyobrazić, ale bożonarodzeniowa choinka to całkiem współczesny zwyczaj. Przywędrowała do nas w latach 30. XX wieku z Niemiec. Wcześniej do śląskich domów zawitały betlejki, czyli tradycyjne śląskie szopki.